Okej, mamy tutaj zadanie 11. Małgosia narysowała dodatkowy czwarty równoległy obok do tych trzech poprzednich i pytanie jest o współrzędną Y prawego górnego wierzchołka. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że tutaj nic nie musimy za bardzo rozwiązywać. Wystarczy, że zwrócimy uwagę, że każdy następny równoległy obok ma wysokość dwóch jednostek, czyli czwarty będzie miał wysokość też 2 i ten wierzchołek, ja zaznaczyłem, że tutaj będzie, gdyż te wierzchołki górne tworzą prostą i widać, że on będzie tutaj, ale to też nie jest istotne w tej chwili, gdyż pytają nas o współrzędną Y, czyli skoro wszystkie poprzednie miały wysokość 2, ten czwarty też ma wysokość 2, zatem współrzędna Y będzie właśnie na ósemeczce.